Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Fating Light 2. Jest ze mną oczywiście Frodo. Frodo? Boże, krzyd. Nie gram z nią nigdy więcej! Nie gram, słuchajcie, z nią nigdy więcej! Masakra, tak się przyzwyczaiła do Froda, że zapomina o dobrym torbusiku. To możemy zacząć od początku. Nie, no już gramy. Jest ze mną ja już skoczyłem Torbus. Gdzieś tu, siemka. To jest kwestia przyzwyczajenia. Bo w ogóle wiesz co, zaczynałam wskakiwać na lianę, czy co to tam jest. No ja też na lajnę. Lajnę. Ale wiesz, Desełko, na kolana i do rana za to, nie? Nie, nie wiem, czy ja dam radę. Po prostu ja nie wiem, czy ja dam radę. Ale to jest hit. Boże, ale to był hit, jest ze mną Frodo. Ale wy się kochacie, to nie obrazisz. Nie, no to nie była żadna ujma, oczywiście. No oczywiście, to jest kostomowy wyjadacz, to więc wiesz. Dokładnie. Dobra, jestem gdzieś na tej środkowej. Gorzej natomiast, gdybyś mnie pomylił z jakąś Dziunią, to bym się wkurzyła. No, jakby ja bym pomylił cię z Saszą Grey na przykład. Spoko może być. Aha, okej, dobra, nie wnikam. No tak, każdy ma szansę, słuchajcie. A pamiętasz Ewę Sonet? Czas... Pewnie nie, bo ty dzieciakiem byłeś nie, jeszcze. No, nie. Kto pamięta Ewę Sonet? Torkus sobie, słuchajcie... Ewę Sonet. Czekajcie, ja po tym nagraniu ja to googluję. Torkus sobie ją wygoogluję. Odrobię moją pracę. Jezu, ile tych... Ciebie też tak atakują te orły? Jo. Ja już mam chyba trzeciego. Odrobię pracę domową, słuchajcie. Ewa Sonet. Ewa Sonet, weź sobie ją ten, wygoogluj. Dobrze. Był kiedyś taki hype na nią, pamiętam. Jest to był, tak? Nie wiem, który to był rok, szczerze mówiąc. Ale na pewno 2000 któryś. Może początek. Ja jeszcze internetu nie miałem, więc wiesz. Ja dosyć późno miałem internet. Niestety. Ale dobra, jestem na tym środku i co dalej? Czekaj, skaczę gdzieś, dobra, jestem gdzieś. Tutaj na lewo? Nie. Z tego... Jezu! Zgiń, dobra, bo ja się męczyłem z tym orłem. Wiesz już gdzie? Mhm. Ja teraz po jakiejś drabince się wspinam. Tak, myślę, że wiem. Kur... Czy my w tej sali już kiedyś byliśmy tam na dole? Nie, to jest jakaś nowa lokacja, nie? W ogóle nie ma teraz sunlight, bo w nocy tu jesteśmy, nie? Zauważyłaś? Ile tych jest tutaj jeszcze, przepraszam? Tych orzełków? No w ciul, mówiłem ci, że cały czas na mnie wyskakiwały. Co za ciula? O, dobra, jakaś amunicja. A jak ty tu wskoczyłeś? Nie rozumiem. Po takich skosach. Takie pochylnie skosy będą takie, zobaczysz. Ale nie o to mi chodzi. Jest tam gdzie? Taki... No, grzyb? Tak. Dobra, jestem. No, przy grzybie. Przy grzybie. No, to teraz po tych pochylniach takich. Jest jakieś dźwięki w tle. Pochylnie, o czym pan nie mówisz? No, zobaczysz, takie zmianą zjazdy. Suwanie się takie. O Jezu, jaka muzyka mi się włączyła. Nie pierdź. Tu mi coś spadnie. Jak nic mi coś spadnie na łeb. Ale o co chodzi z tą pochylnią, to nie czaję. Nie, no, no bez ale sensu. Ale skoczyłaś? Mówiłem. No nie, mówiłem. Mówiłem! Nie czaję, ale okej. Okej, mam cutscenkę. O co chodzi z tą pochylnią? Gdzie mam? Mam cutscenkę! Poczekaj. Nie, bez sensu. No, powiem ci, że czeka mnie apteczka. Tutaj chyba. Pochylnia, to trzeba na ten wskoczyć. Czeka mnie apteczka, słuchaj. Świetnie, tylko gdybyś mi powiedział, gdzie mam w ogóle iść, wiesz? To byłby hit. Fajnie, że on nie ginie. Fajnie! Znaczy no, w sensie mówię, że nie ginie ten gościu taki tu u mnie. Dobra. Z którego miejsca? Gdzie jesteś? Jestem przy grzybie. Na dole jest pochylnia, która prowadzi w odwrotną zupełnie stronę niż drabinka. Więc słucham. Gdzie mam iść? Ja muszę tam wrócić, bo ja nie pamiętam tego. Od grzyba mówisz. No to od grzyba skaczesz naprzeciwko. No i co, że naprzeciwko? Zjeżdżam na pochylnią i co? No ale pochylnią tą taką w kierunku drabinki. Musisz przeskoczyć dobra, tą pochylnię, która się kieruje. Dobra, teraz widzę, bo namyślałam, że ona jest tylko w jednym kierunku. Nie, ona jest w drugim. Dobra, też. Już teraz wiem. No. Bo ona mi, ja skoczyłam wiem, z rozbiegu, wiem, ale ona mi jakby nie przeskoczyła nie i ja nie zauważyłam, że tam jest po no, drugiej stronie. No, tam jest po drugiej stronie. No i potem na drabinkę, no, to, i potem to. Już easy.
No, tylko powiem ci, że duszki potem, nie? Jakie duszki? Co ty gadasz? No takie, co będą nas, no... I tu na te, rozumiem, na... No potem do góry, tak przez takie chaszcze. I potem w dziurkę taką. O, naboje są. I w tą dziurkę już jest dramat, tak? No jeszcze kawałek. Tam jeszcze uważaj, bo czaszka będzie ci spadać. Dead man's coś tam. Dobra, zapiszę to po tej cutscence. Jezu, ale to jest, powiem ci, tempa dzida. Mam cutscence. Nie, będzie dramat. Będzie dramat, słuchaj. Żeby to przejść. Jakiś znowu ten nagrobek pokazuje, bo myśmy go już przesuwali. I jakieś skrzynki, może trzeba będzie je rozwalić. Wiesz, Zodzi? Ja pierdzielę, wiem. No właśnie tak już próbuję, aczkolwiek... Jak nie duszek, to podpala mnie ten francowaty typ. Wiesz, o co chodzi? Ten, no. W ogóle w niego nie trafiam, w niego w sobie wskakuję, spoko. Okay. I on jest za szybki. Nie mogę tego przejść. No już. Dobra, zginął jeden. Ale ja już mam mniej HP niż wcześniej, nie chcę nic mówić. No dobra, rozwaliłem jedną skrzynkę, słuchaj. Rozwaliłaś też jedną? Tak, rozwaliłam. Idę do następnej. O Boże, tu są zombiaki. Nie. Nie chcę tego. Nie chcę tego przechodzić. Wiesz o tym? A czemu? No bo zginę tu. A czemu? Bo mam za mało HP. A czemu? Bo nie ma dżem. Ja cię jeszcze tak chwilkę pomęczę. Nie. Chwilkę tylko. Popróbuj se tam. No to jak on mnie zjadł. Boże. Jak tam? No wydaje mi się, że wszystkie zestrzeliłem, wiesz? Tak. Skrzynki, ale nic się nie zadziała, ani kratka się nie otworzyła. Masz duszka? No mam duszka. No to najpierw sobie to zloaduj i to powtórz. A gdzie tego duszka można rozwalić? Przesuń na grobek, tak jak było. A nie, on mi się teraz rozwalił, w ogóle bez przesunięcia na grobka. No, ale to wiesz, ja ci tylko mówię, że możesz tak zrobić, żeby się nie męczyć z HP i w ogóle, nie? No dobra. No otworzyła mi się bramka, tak? Ale jak przesuniesz na grobek? Nie, jak zestrzeliłam wszystkie, tak. No to jak ja zestrzeliłem, to nic się nie stało. No bo widocznie wszystkich nie zestrzeliłeś. No dobra. Czekaj, najpierw się pozbędę tego duszka. Nie, ja tego nie rozumiem. Czego? No on nie chce mi zginąć, ten duszek. Nie mogę przesunąć nagrobka, bo albo do mnie podbiega mumia, albo ten koleś, który mnie zapala, no. To ja nie wiem. Nie wiem, to my mamy to w ogóle się teraz cały czas wracać, bo nie za bardzo czaję. Nie, ten duszek cały czas mnie goni. No to nie wiem. Ja nie wiem, jak tego zniszczyłaś. No ale przecież mówię, że przesunęłam na grobek. Ale jak możesz go przesunąć, jak tu biegają te, które podpalają? No a to czemu sobie ich nie zabijesz? Bo nie kumam też jednej rzeczy. Ale czym? Granatnikiem? No na przykład, no to czemu tego nie zrobisz? A ty granatnikiem to ich nie zabijałaś? No ja ich na początku nie zabijałam. Ja po prostu sobie przesunęłam, zlikwidowałam duszka, a później się zajęłam nimi, pozostałymi. I to nie wszystkimi. No Boże. To ja nie za bardzo do końca mam sens, gdzie my się mamy teraz stali. Ja cały czas się w ogóle wracam jakby do samego początku. Po co? Nie wiem. Aha, no jest jakaś ta... Dobra. Po co to mam? Mam piksel życia. Jestem poirytowany. Aha, bo jeszcze tu pod spodem była jedna do zestrzelenia. Jak tą klapę się otwiera, skrzynka. Ja tej nie zestrzeliłem. Nie wiem, jak mam się tego duszka pierdzielnego tak pozbyć, żeby... Tak, ale nie mogę, w sensie tracę cały czas życie, ale ja nie mogę życia więcej stracić, bo nie przejdę tego bez apteczek. Ale rozumiesz? No to jak nie przejdziesz, to co się stanie, Mariusz? No stanie się! Co się stanie? Przecież nic się nie stanie. No stanie się wielka rzecz. Jaka? No, że król Teera musi zostać królem Teera. No przestań. A nie, jakąś dramatyczną golonkę tu odwalam. Dramatyczna golonka to hicior po prostu. No hicior to będzie zaraz u mnie w gaciach, jak tego nie przejdę. Poirytowany jestem! Nie, tu nie, tego bożka trzeba wsadzić.
Nie mam to w dupie. Nie gram w to. Mam katsenkę jakąś, wiesz? Jakaś zielona, piękna, Boże. Kończysz custom? Może tak być. Macha mi Indiana Jones. No to jest koniec pewnie, a ja się męczę. Ale masz się sam zrobić cięcie. To nie jest koniec chyba. Nie, co ty, to nie jest koniec. To jakbyś powiedział, że koniec, to bym to olał. W sensie, wiesz. Nie, to nie jest koniec. Niestety to nie jest koniec, przykro mi. Bo bym wtedy wiedział, że nie muszę martwić się o te apteczki. No wiem. Tylko ja za bardzo właśnie przez twojego tańczyka słyszałam, co on zrobił. Co on powiedział? Spoko, poczekaj, akurat też ja tam przyjdę. No właśnie, nie wiem, czy mam tam przyjść do niego, czy co mam zrobić. Może 5 lat później. The what? Dobra, to rozwaliłem. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. O Boże! Strzel mi w to. No dobra, otworzyła mi się ta kratka, no i co? Otworzyła się kratka, to idź tam, ja cały czas się wracałam. A czemu ja mam taką kamerę za pleców, że ja nic nie widzę? Miałaś coś takiego? Kto do mnie strzela? Nie. Nie miałam żadnej, jaka kamera za pleców? Ej, mi się kamera cała zbagowała. Nie chcę wiedzieć, co u mnie się dzieje. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Ja mam hydrę. Chyba kipisz. Ja muszę to wczytać, nie? Bo mi się cała w ogóle gra zawiesiła. Ja pipczę. Ale mogłabyś poczekać! Nie mogę, bo muszę je zabić! No to wcześniej escape zrób cięcie! Nie mogę, bo ja nie wiem, jak je zabić! Muszę to wykminić! Przecież! Wiem, tą apteczkę pominąłem. A tą apteczkę, ja wiesz, ja już apteczek pominęłam. Masakra. Jak mi się teraz też tak zbaguje, to będę poirytowana. O, teraz mam okej. Okay. Zobaczysz u mnie na nagraniu, po prostu jakiś dramat, co u mnie się zadziała. Dobrze. Wow. No to słuchaj, ja przegram ten challenge, no jeżeli tam są hydry. No są hydry, niestety. No i ja to przegram, bo ja mam piksel, no. Chyba, że jak my się wracamy, to tam jest jakaś wodzianka po drodze, że mogę sobie tam... Wodzianka? O nie. No właśnie nie do końca, niestety. Ale wiesz co? Nie ma totemu tam jakiegoś... Musisz tam przez grzyby przeskoczyć, kojarzysz, nie? Ja na razie walczę z jakimś tym... samurajem. Dobra, zginął. Nie, słuchaj, teraz będę tak wolniutko szedł, żeby tylko nie stracić nawet piksela HP. Ja mam mało już HP, bardzo. Spoko! Dotknąłem grzyba, nie? No, trzeba je jakoś tak przeskoczyć. Okej. Okay. O Boże, powiem ci, że ten odcinek mnie jest tak irytuje. Jest emocjonujący bardzo. No będzie u mnie, bo ja mam piksel i ja nie chcę wziąć apteczki. No dobra, wróciłem się... Aha, no wiem, która to jest lokacja. I to trzeba wpieprzyć tam tak, na tam ten... Tak, tam ci katcenka w ogóle pokazała, nie? Wiesz, no, jak? Tam gdzie ten most? No, mhm. Na ten most. I mu Bożkowi... Bożkowi trzeba spierdzielić. Ale jak tam skoczyłaś na ten most? Z góry po prostu? Się opuściłaś na łapkę? Tak, opuściłam się. Dobra, ten gość mnie nie atakuje. A te hydry się w którym momencie pojawią? Zobaczysz, będziesz wiedział. No mam cutscenkę. O, podpaliła mnie. No macha mi jakiś koleś, no. Lara! I'll hold off these rogues! Godspeed, old girl! Nie, on coś powiedział, że nam kibicuje. Świetnie. Mam wejść w tą łunę? Tak. No i tam, zasejwuj to sobie. No, ale mnie podpalił i zginąłem. Jak to cię podpalił? No bo tam jest jakiś gość, który wszedł we mnie i mnie podpalił. Okej. Okay. Czy jego się w ogóle da zabić? Kogo? No tego kolesia, dobra, nieważne. Nie, nie zdążyłem jakaś... zapisać. Chyba zapiszesz. Co tu się dzieje? O mój Boże. Ja mam tu teraz... No przecież tu są jeszcze te ryby chyba popieprzone, czy nie? Wiesz co, chyba są. A może i nie? Nie, nie ma ich chyba. Dobra, gdzie ja mam wyjść? Gdzie ja mam wyjść? Bo ja nawet nie wiem. Nie, tu zjeżdżam. Gdzie mam wyjść? Jest takie jedno do wyjścia z wody. Musisz zobaczyć. Jest takie jedno.
A jest, widzę. Ale jakiś słyszę ostrza. Tylko, że ja nie wiem, jak mam się do tej jednej hydry dostać. O to się rozchodzi. No strzela coś tu do mnie chyba. A, widzę tą hydrę. Ej, jakie one są w ogóle... Ale ona mnie uciapała. One są takie dziwne, takie inne w sensie, nie? Mhm. Nie no, da radę je przejść może w sumie, co? Tak, one są spoko, proste, tylko do jednej się po prostu nie mogę dostać, wiesz? Czy mamy Uzi w ogóle? Mamy Uzi. One nie, zostawiają dżemy. No jakim cudem ona mnie ugryzła? Nie wiem, jak mam się do tej jednej dostać. Test hit. Na pewno nie tamdy. 889. Aha, dobra, już wiem. Tylko, że ja zjaniłam jedną rzecz, bo będę musiała to wszystko powtarzać. Skakanie. Kurwa mać, przepraszam. Spoko. Ale mnie irytuje ta larwa. No. Dobra, mam na nią sposób. Dobrze, że mnie te inne w ogóle nie strzelają. Miałaś też, tak? Inne nie, nie. W sensie, że jak już... Jak stoję przy tej jednej, tak, to te inne we mnie nie celują, nie? Dokładnie. Dobra, mam na nią sposób. Tylko, żeby mnie nie uciepała. Dobra, jedna zabita. Mam zabierać od razu to, co ona zostawia? No właśnie tak, a ja tego nie robiłam i teraz muszę to wszystko zbierać, wiesz? No dobra, mam. Tu się jakiś postument taki wysunął. Z czym ty miałaś problem, że nie wiedziałaś, jak wejść do jakiejś... O, no jedną, kurna. Jednej po prostu miałam problem, wiesz? Nie zauważyłam. Ale już ogarnęłaś? Tak. Teraz muszę wszystkie je zabrać. Aha. No zacznie mnie atakować. No i teraz muszę pozbierać tamtą resztę, niestety. No po prostu zjawiłam. Spoko, ja dopiero drugą zabijam, nie? Wiesz, że może dam radę to zrobić bez apteczki? No wiem, że dasz, więc przestań panikować. A ty wzięłaś, straciłaś dużo życia tu? Dobra, zabiłam drugą. No troszkę straciłam. Tylko będziesz musiała na mnie poczekać, no. No przecież ja jeszcze tego nie skończyłam. Teraz zbieram wszystkie kryształy. Nawet wiem, gdzie będzie trzeba je włożyć. Tam na górze, nie? Tak, tak. Są takie miejsca. To jeden kryształ muszę zabrać. O Jezu, jeszcze nie doskoczyłem. No Boże, co ja robię? No tak lamię. Powiem ci, że ten odcinek nie jest w moim wykonaniu najlepszy. I też nie. W ogóle moje wszystkie tutaj odcinki nie są. Dobra, mam takie wrażenie, niestety. Co ty gadasz? Ty jesteś najsuper. Tak, tak, tak. No mniej życia straciłaś na przykład w tym levelu niż ja. To tylko życie. To tylko życie? Jak to zabrzmiało? Ale ja wiem, dlaczego mi tak idzie, bo mnie przywitałaś, cześć Frodo. Przestań. Dobra, no mam te dżemy, to co, wsadzamy? W dupę! Wsadzamy w dupę? A chcesz? Chcesz? Bo jeśli chcesz, to mam dla ciebie magię 7 świec. Dobra, mam trzeci. A ty już wtryniasz? Tak, wkładam, no. Mhm. No ale mogłabyś poczekać z tym wkładaniem. No czemu nie? Nie mogę. Co taka napalona na wkładanie? Usłyszałam magię 7 świec. Zobaczy, co będzie po tym, co będzie? Czy jakiś boss jeszcze? Nie pierdziel. Zostawiam. Jak boss. Poczekajcie, się obsunęło się coś. Gdzieś trzeba iść. Dobra, ostatnią. Jeszcze trzeba gdzieś iść. No, a ty już mam wrażenie, że ten custom cię trochę męczy. No końcówka mnie męcza, wiesz dlaczego? Bo ja się tylko martwię o to, żeby nie wykorzystać tej pieprzonej apteczki. Mm-hmm. Czyli dobra, ostatni. Następny ostatni challenge to jest kwestia save'owania, żeby nie ona też straciła szansę wygrać. O Boże, nie. Ale tak z ciekawości zaraz porównamy sobie te save'y, ale tak no, na pewno mam więcej. Dobra, wtryniam. A mam cutscenkę, poczekaj, dobra? Dobra. Tylko nie trzeba je zabrać.
Ja nie chcę nic mówić, ale to będzie chyba walka, bo ta rozmowa nie idzie dobrze. Spoko, teraz mogę walczyć, mam full HP. Bo? Nie wiem, nie pytaj się mnie, ale mam full HP. Czekaj, czekaj. Ej, ale ja nie wiem, gdzie to się obsunęło, bo ja nie wiem, gdzie mam iść, deseło. Czekaj. Serio nie wiem. A wszedłeś pewnie w ten środek taki, co ci się tam... Nie właśnie, do wody wskoczyłem, a w tej wodzie nic nie ma. Mhm. A gdzie się to... No ja sobie to będę musiała zreloadować, czekaj. Chyba, że zrobię to tak. Jak? Takim życiem, jeżeli to będzie walka. Dobra, mam coś. Tu się obsunęło, tak? Dobra, mam cutscenkę. When me and my scallywags first set foot on this isle, a long time ago, we were mere mortals only half supplies. At the time, I didn't truly understand what no, we had discovered. Tak jak myślałam. It was not long after we were attacked. Czekaj, by the locals who were hostile. Ale dasz radę z tym życiem? Właśnie chcę zobaczyć, czy... Ale tu się... dobra, widzę, że się leczę na środku sali. A, no to luz. Tylko, że on tak nie za bardzo chce pozwolić się leczyć tutaj. No nie, to nie jest taki luz. No powiem no to ci, że jest czytaj. Trochę kapa. No to tak, możesz czytać, bo ja mam full. Tylko, że ta... I learned a life of ancient ceremony performed on the wise tribal elders. Nie wiem, o co chodzi. Wouldn't be lost. What a waste. Just reckoning what a man could do with such power. You managed to coerce the natives into performing their sacred ceremony, but they cursed you and your men instead. 'Twas only half complete. My life was extended. But there were limitations. Essentially, you. Dobra, zginęło. Nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Ja nadal mam cutscenkę. You can have a portion of that power too. You're delusional, and your time has long passed. Pity, for ye be a spirited lass. To David Jones' locker were ye. No thanks. I've already been there. Dobra, mam. O Jezu, ale jak ja mam muzykę głośno. Jak ona mi się będzie tak włączać. Nie no, daje radę się leczyć tu na środku. No, mi nie do końca na przykład. No. Ja się leczę, ale ja ginę, ja nie rozumiem. Co jest generatorem? Co tu jest generatorem, możesz mi powiedzieć? Nie wiem, a nie, faktycznie, ja tak wchodzę i tylko troszkę mi tego życia leczy, nie, jakby nie full. Walę go z shotguna i on tak dziwnie, ej, może go trzeba wpieprzyć w te takie łuny. Żeby wpieprzyć go w generatory, ale co z generatorem? Może w te niebieskie. Wpadł, tak, w te niebieskie łuny. Takie na ścianach są niebieskie, widzisz? No wpieprzyłam, no i co? No i coś mi się zadziało, jakieś elektryczne wstrząsy. Takie mi się pojawiły mi się teraz. Nie pojawiła. No tylko on teraz nie chce zejść na dół. Nie wiem, jak mam sobie ładować też tego shotguna. Ja tego nie kumam w ogóle. Ale shotguna to... Da się ładować shotguna? No piszę tutaj shotgun, coś tam. Boże, idź w pizdu. Nie, nie mogę z nim wytrzymać. Boże, ile on mi życia zabrał teraz! No dlatego mówię, popieprzone to jest trochę. Nie starczy mi tego. Jezu, ja go w ogóle czasami nie widzę, bo stoję w tej poświacie i kuźwa... Nie wiem, dlaczego on się cały czas no do góry dobra. Mi. Zabiłam o, dobra, wleciał znów. Tak? Ja go w no drugi ten... Mam kastenkę, czekaj. Boże, ale mi się już skończył shotgun. Czekaj, mam kastenkę. Dobra, mam też kastenkę.
Captain Graves was mortally wounded during the battle. Weź to, przetłumacz. Mhm. Blackbeard's reign of terror is over. Goodbye, Captain. No, że ten kapitan, który na nas machał, był jakby śmiertelnie zraniony jakby podczas tej walki z piratami. Aha, zniknęło mi, nie zdążyłem. Your senses are sharp, priestess. The powers of the fountain will not be misused. The native islander spirits can now be at rest. Did you find what you're looking for? I believe so. And now I truly understand why the fountain must remain a secret. But how did you... Breathing light bulb designed by Michael Aram Cowboy. It's time for us to remove that curse. There's more going on here than meets the eye. Yes, there is. But like you said, some things are better left a mystery. Napisy masz? No to są napisy. Powiem tak, podobał mi się ten Fading Light bardziej niż jeden dziwników, bardzo fajne rozwiązania, wiele takich nowych rzeczy, jeżeli chodzi o tekstury, których nie widziałam wcześniej. Znowu ten taki klimat tutaj przeplatał się, bardzo taki trochę mistyczny, taki trochę tekstury, mega, wszystko jest bardzo szczegółowo zrobione. Widać, że zadbano tutaj o najpewniejsze szczegóły. No i co? I no, ja bym tutaj naprawdę nie chciała skrzywdzić tego customu. Uważam, że zasługuje na takie 9. No, ja dodam jedynie od siebie to, że faktycznie masz rację, że takich tekstur ja nigdy nie widziałem. Na przykład pamiętasz tą rybę podwodną, taką wielką? No nigdy czegoś takiego w customie nie widziałem. Jeśli chodzi o lokacje, to też bardzo mi się to podobało, że była taka różnorodność jakby, nie? I trochę właśnie mieliśmy właśnie podwodnych jakichś lokacji. Było też właśnie trochę takich dżunglowych, trochę takich bardziej grobowcowych. Te bagna w ogóle też bardzo mi się podobały, więc każdy znajdzie tak naprawdę coś tutaj dla siebie. Co więcej, no były ciekawe rozwiązania, ciekawe zagadki niekiedy. No mi się bardzo, ale to bardzo podobało. Też zdecydowanie bardziej ta część mi odpowiada niż część pierwsza, chociaż pierwsza też była dobra. Dokładnie tak. No i ode mnie, ja się zastanawiam, nadal waham się, pomiędzy 9,5 a 10 nawet. Ale... No ale jednak, no teraz takim wzorem do naśladowania dla mnie jest King Arthur Project, któremu dałem dyszkę. To jest najlepszy custom według mnie na ten moment. Więc no dam 9,5 przez ten fakt. Ale powiem wam szczerze, że otarł się ten custom o dyszkę u mnie. Jeszcze tylko bardzo bym cię prosiła, żebyś wszedł sobie może w ostatni load. No. No i zobacz sobie, czy faktycznie nie wiedzi opteczek. Ja pokazałam, że jest zero. Jeszcze mi powiedz, ile masz zapisów, moja droga. No właśnie, wejdź sobie w ostatni zapis, zobacz, czy masz zero apteczek, u mnie się wszystko zgadza. No i jaką masz liczbę ostatniego zapisu? Już. Sprawdzamy statystyki. Health pack used. Nie no, żart, zero. Nie wiem, tak myślałam. Natomiast zapisów mam 1086. 904. No to widzisz, jaka różnica. Boże, o ponad 100 więcej. 100 z hakiem. Także następny challenge między nami to będzie na... No nie wiem, ale następny nasz custom, słuchaj. Nie, to będzie... A tak, następny to będzie w ogóle... Very challenging, więc tam się nie będziemy ścigać. Tak, nie, tak, nie, ale następnym takim bardziej standardowym to będzie pewnie właśnie z save'ami challenge. No i Desełko pewnie wygra, albo zepnę bardzo mocno po ślady i wiesz. Ale to wiesz o tym, że my w ogóle nie mówimy o tym. No dobrze, dobrze, no ja i tak nie wspominam w sumie, nie, nigdy. Jak nawet gramy tak normalnie, to czy ja coś mówię? Nie, no bo nigdy się nie challenge'owaliśmy. Ale ciekawe to będzie. Może jeszcze coś innego nam widzowie wymyślą?
na następne customy. Dobra, no to co, dziękujemy bardzo, tak? Dziękujemy serdecznie za to, że byliście z nami. Na pewno za niedługo znowu wpadną jakieś nasze wspólne dokładnie projekty. Tak. Ja bardzo dziękuję, że poświęcacie swój czas. No i co? I słyszymy się w następnych naszych seriach. Dokładnie, pa pa! Do usłyszonka, pa pa!